cichy zrozum za naszymi plecami. Tak. Po raz kolejny stajemy się świadkami rzeczy dziejących się poza naszymi plecami. Ciągle wkręcani, płacimy coraz więcej za polityczne plany, a oni zacierają ręce. W tempie społeczeństwo wszystko łyknie, mówili wprost, niech usłyszą mój głos, zanim odejdą stąd, bo nadejdzie w końcu pospolite ruszenie. Wreszcie nastąpi porządek i odejdą w zapomnienie. Oni i my, jak dwa przedziwne bieguny, wszystkiego miało być w porówno. Gdzie są te gwarancje? Biednie, ale dumnie, a im brakuje dumy. Weź przemyśl i odpowiedz, która strona ma rację. Jest parę rzeczy, o których ludzie nie mają pojęcia. Na co idzie hajs z ich comiesięcznych składek, bo w momencie, kiedy są potrzeby, trzeba swoje odczekać, a na końcu i tak zawsze trzeba dać łapę. Obronność kraju oparta na sojuszu, który pozbywa się złomu za cenę złota. F-16 stoją na kanale i tak rośnie w siłę zjednoczona Europa. Nowe choroby nakręcane przez siatkę mediów, codziennie pokazywane twarze zwyrodnialców podnoszących rękę na swoją rodzinę, a oni kradną dalej, nie zostawiając ucisku palców. Człowiek kopał się na całe życie, spłaca kredyt, oddaje miesiąc w miesiąc 3/4 dochodu. Zastanawia się, siedząc w pustym domu, jak przeżyć, a oni w biały dzień zmieniają flotę samochodów, bo miały już rok i zmalał ich prestiż. Jak już się pokazać ludziom w takim gniskocie? Społeczeństwo tymczasem dojeżdża stare fiesty, chwaląc się przerabianym wydechem na kolejnym zlocie. Nie masz pojęcia, człowiek, co tu się dzieje. Co dnia płacimy za ich przyjemności, ile tego jeszcze? Chyba oszaleje, nie jeden pali sobie w łeb i nie odzyska świadomości. Kolejny dzień z tysiącem bezsensownych opłat, niedługo ściągną nawet haracz za powietrze. Nikt nie reaguje, wszyscy klapki na oczach, coraz więcej takich rzeczy, ile tego jeszcze? Znałem parę osób, które stawiały na hazard, szybko skończyły się ich wielkie marzenia. Dziś muszą spłacać tamte błędy i nadal marzą jednak o tym, jak się nie dać, reginą z podziemia. Te ich programy są gówno warte, oni znajdą się na szczycie, a ty zaliczysz parter, bo sprzeciwu to wyższy stopień tajemniczenia. Rzeczy, na które nie masz wpływu, cię dopadną bez wątpienia. Mija kolejny rok, a gdzie ten rozwój? Pompujemy w chory system grube miliony, po drodze gdzieś to paruje. Gdzie tkwi powód? Uwierz, wolisz nie wiedzieć, lepiej być nieświadomy. Wiesz lub nie, miałem kiedyś sąsiada, zwykły facet, który szuka łatwej pracy. Teraz być może czeka go od siatka, wplątał się w aferę, gruba sprawa na szczeblach władzy. Nie widzisz kogoś parę lat, on się zmienia, pokoń za hajsem odcina mu ostatnią drogę. Potem włączasz telewizor, wracają wspomnienia, jednak dla niego jest za późno, musi pogodzić się z losem. Za jego plecami zrobili zasadzkę, niczego nie podejrzewał, szło o grubą kasę, razem z tobą pociągnął chyba jakąś posłankę. Tak już bywa, jak połaszysz się na władzę, trudno uwierzyć w to, co się dzieje. Często gdyby tej machiny są niebezpiecznie blisko, wtedy patrz, gdzie stawiasz nogi i miej nadzieję, że nie dopadną cię, zanim dasz ciebie wszystko. Niewidzialna ręka wszystkim czym steruje, my jesteśmy tylko w tej grze jej pionkami. Człowiek żyje z dnia na dzień, nawet nie przewiduje, ile rzeczy dzieje się poza naszymi plecami.